Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware S.A., wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Witam wszystkich ponownie w nietypowym podsumowaniu kwartału tym razem, które nagrywamy na początku grudnia, więc bardziej powiemy o tym, co przed świętami w gospodarce na giełdach się dzieje i podzieliłbym to na kilka części. Najciekawsze rzeczy w ostatnich 2-3 miesiącach dzieją się w polityce. Przede wszystkim w ostatnich dniach w Argentynie doszedł do władzy nowy prezydent Javier Milei. W Argentynie mieliśmy bardzo trudną sytuację gospodarczą, polityczną przez ostatnie dekady, ale przez ostatnie kilka lat w szczególności. Argentyńskie peso straciło do dolara przez ostatnie 10 lat 98,3%, czyli właściwie straciło całą swoją wartość. Naród miał dość, wybrał tym razem kogoś zupełnie innego, liberała, można powiedzieć, że skrajnego, który opowiada się za prywatyzacją gospodarki, za dolaryzacją waluty i wprowadzeniem dolara jako waluty bądź powiązania peso z dolarem, który opowiada się wręcz za obaleniem banku centralnego, więc bardzo radykalne pomysły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast Argentyńczycy dochodzą do wniosku, że na pewno nie będzie gorzej niż było, bo to już jest prawie że niemożliwe. Z kolei mamy też ciekawe wydarzenia na osi największych mocarstw, bo prezydent Xi, prezydent Chin, w listopadzie odwiedził Stany Zjednoczone i spotkał się z prezydentem Bidenem. I to było pierwsze spotkanie na terenie Stanów Zjednoczonych od wielu lat. I troszkę ma szansę to spotkanie odmrozić stosunki między dwoma mocarstwami, bo trwa taka zimna wojna i gospodarcza, i propagandowa pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych mamy problematyczną sytuację z osobami, które rządzą tym krajem, ponieważ prezydent Biden jest w bardzo słabym stanie zdrowia i fizycznym, i mentalnym. Widać to na nagraniach, gdzie zasypia podczas spotkań, ma trudności z poruszaniem się, często wręcz nie wie, z kim rozmawia albo co mówi, obraża głowy państw, z którymi się spotyka, jakimiś kąśliwymi uwagami, więc nie wygląda to dobrze. No i mamy Kamalę Harris, wiceprezydent, która należy do organizacji Alpha Kappa Alpha, która zdaniem niektórych jest jakby skrajnie rasistowską organizacją, więc to też jest problematyczne. I mamy między Unią Europejską a Chinami początek wojny celnej. To wynika przede wszystkim z tego, że w Europie bardzo dużą częścią gospodarki jest motoryzacja i całe łańcuchy dostaw związane z motoryzacją, produkcją części do samochodów. Nawet w Polsce, na polskiej giełdzie, mamy bardzo dużo firm, które produkują jakiegoś rodzaju komponenty dla koncernów niemieckich. A z kolei w Chinach motoryzacja bardzo szybko się rozwinęła i swoim poziomem przeskoczyła i jakość, i cenę samochodów europejskich, więc te samochody chińskie, szczególnie elektryczne, są wielokrotnie tańsze i lepsze niż to, co może zaoferować Europa. I z jednej strony Europa przygotowuje się do wprowadzenia ceł, z drugiej strony Chińczycy przygotowują się do obejścia tych ceł poprzez jakiegoś rodzaju fabryki czy montownie, czy to na Węgrzech, czy w Rumunii, więc mamy ciekawą sytuację na tym froncie. Z kolei przechodząc na tematy bardziej gospodarcze, a mniej polityczne, od 2-3 lat inflacja jest tematem, który jest na ustach
inwestorów, a właściwie nie tylko, bo wszystkich. I najpierw mówiło się, że inflacja jest przejściowa, później wszyscy stracili wiarę w to, że jest przejściowa. Teraz okazuje się, że faktycznie była przejściowa, bo spada bardzo gwałtownie. W Stanach Zjednoczonych podczas konferencji wynikowych takie firmy jak Costco czy Home Depot, czyli jedni z największych detalistów, mówią, że widzą wręcz w swoich sklepach i marżach spadki cen i widzą deflację na horyzoncie, a nie należy lekceważyć tego, co mówią, bo te same, dokładnie te same sieci sklepów ostrzegały o dużej inflacji znacznie wcześniej niż widział ją sam Fed czy inni ekonomiści i statystycy. Mamy też rekordowo niskie ceny frachtu kontenerów z Chin do Europy i Stanów Zjednoczonych. Cena spadła poniżej $1000, często nawet poniżej cen sprzed pandemii, a przypomnę, że w szczycie braków covidowych to było nawet $12,000 za transport kontenera, więc to jest spadek ceny o ponad 90%. Mamy już dane odnośnie ostatniego sezonu w Stanach Zjednoczonych, związanego z Thanksgiving Dinner, i wiemy, że cena takiego obiadu świątecznego rok do roku w Stanach Zjednoczonych spadła o 4,5%. Natomiast koszt indyka w hurcie, czyli kluczowego składnika obiadu świątecznego w Stanach, spadł o 32% rok do roku, więc to są znaczące spadki. Widzimy też chociażby po samochodach Tesli, że w wakacje 2022 przeciętna Tesla kosztowała $68,000, dzisiaj kosztuje $39,000, jest to 41% mniej w zaledwie półtora roku, więc można powiedzieć, że na froncie inflacji mamy wiele zwycięstw banków centralnych nad inflacją i no, nie wygląda to źle. W ostatnich tygodniach, przechodząc do następnego tematu, mieliśmy też informacje o śmierci Charlie'ego Mungera. Dla wszystkich inwestorów giełdowych na całym świecie to jest smutne wydarzenie, ponieważ był to, można powiedzieć, mentor prawie wszystkich inwestorów, współtwórca sukcesu Warrena Buffetta i Berkshire Hathaway, który przekonał Warrena Buffetta i Berkshire Hathaway, żeby przestać inwestować w kiepskiej jakości, ale tanie przedsiębiorstwa, a zacząć inwestować w przedsiębiorstwa bardzo wysokiej jakości, godząc się na troszkę wyższą cenę. Zaczęło się to wszystko od inwestycji w See's Candy, czyli fabrykę cukierków, która od lat 70. cały czas do dzisiaj jest w portfelu Berkshire Hathaway. Kupiona za 20 parę milionów dolarów, do dzisiaj przyniosła już wiele miliardów dolarów w zysku i dywidendzie. Przechodzę na tematy gospodarcze. Gospodarka ma się dobrze, mimo że od roku, dwóch wszyscy z jednej strony albo czekają na recesję, albo zapowiadają recesję, albo uważają, że jesteśmy w tej recesji. Natomiast no, chociażby Adobe, które prowadzi co roku takie statystyki, powiedziało, że w tym roku na prezenty świąteczne ludzie, przynajmniej w Stanach, wydają mniej więcej 13% więcej niż rok temu, więc to nie jest źle jak na recesję. Inflacja rok do roku nie wynosi 13%, więc te wydatki są istotnie wyższe. Z kolei po trzecim kwartale widzimy, że zyski spółek w indeksie S&P 500 rosną o około niecałe 9% rok do roku, całkiem nieźle jak na recesję. Widzimy, że sam indeks S&P urósł 20% od początku roku, też nieźle jak na recesję. Widzimy wręcz, że mnożniki, po których notowane są spółki w indeksie S&P, też urosły do średnio 21. Więc no, mamy taką recesję, której nie ma. Tak to zazwyczaj jest, kiedy wszyscy na coś czekają, przygotowują się. Im bardziej się przygotowują, tym oczywiście jest mniejsza szansa na to, że jakieś starzenie wystąpi, bo wszyscy są już na nie przygotowani. Na giełdach mamy rekordowo niską zmienność, co na przykład widać po indeksie VIX, który mierzy tak zwane volatility, czyli zmienność. I ten indeks jest najniżej w tej chwili od
stycznia 2020, czyli od 3 lat. I pamiętam, jak podczas podsumowania czwartego kwartału na początku roku mówiliśmy o tym, że wszyscy w 2022 roku, czyli pod jego koniec, starali się przed spadkami giełdowymi schronić w spółkach energetycznych i w spółkach FMCG, tak? Czyli produkujących dobra pierwszej potrzeby czy produkty spożywcze. I mówiliśmy o tym, że te firmy są przewartościowane, czy ich wyceny nie mają sens. No i po roku możemy powiedzieć, że to była trafna diagnoza, ponieważ faktycznie już w grudniu widzimy, że te spółki wręcz przyniosły stratę podczas 2023 roku, podczas gdy spółki technologiczne przyniosły kilkadziesiąt procent zysku. Taki pogląd z lotu ptaka na gospodarkę na listopad, grudzień moim zdaniem pokazuje, że mamy już koniec recesji w usługach, w szczególności usługach dla biznesu, tam, czyli jakby w software'ze, usługi IT, SaaS, tam najgorsza sytuacja była oczywiście w 2022, teraz wyniki sprzedażowe tych spółek już się znacząco poprawiają. Mamy bardzo dobrą sytuację w przemyśle związanym z podróżami, w hotelarstwie, w lotnictwie. Natomiast to, gdzie w tej chwili widać szczyt takiej mikrej recesji, to jest przemysł, taki tradycyjny przemysł, ciężki, kapitałochłonny. Widać tutaj bardzo złą sytuację w Niemczech, ale też w Stanach Zjednoczonych, na przykład indeks, który to mierzy, czyli ISM Manufacturing PMI, jest poniżej 50 przez 12 miesięcy z rzędu. Wskaźnik poniżej 50 mówi nam o tym, że przemysł zwija się, a nie rozwija się, a z kolei zły wskaźnik przez 12 miesięcy z rzędu, no to jest jakby najgorszy odczyt od 2008 roku, czyli od ostatniego takiego dużego kryzysu finansowego. I jeszcze jedna ciekawostka. Ostatnie dane pokazują z rynku ropy naftowej, pokazują, że mamy rekordowe wydobycie ropy naftowej od wielu lat, jeśli chodzi o ilość wydobywanych baryłek dziennie. No i ropa jest po około 70 dolarów amerykańskich, a pamiętamy pewnie wszyscy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wszystkie banki inwestycyjne, media spekulowały, że teraz ropy nie będzie i prześcigały się w prognozach, czy ona przekroczy 200 dolarów, czy 400. Więc warto pamiętać, że prognozowanie przyszłości jest dość trudne i to bardziej w ramach ciekawostki sobie na takie rzeczy patrzeć. No i ostatecznie możemy zakończyć na rynku, na którym się najwięcej dzieje, czyli na rynku nieruchomości, bo w Stanach Zjednoczonych rynek nieruchomości, przede wszystkim komercyjnych czy biurowych, jest w kryzysie. REIT-y, czyli fundusze nieruchomościowe notowane na giełdach, czy to na giełdzie w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, bardzo często pospadały przez ostatnie dwa lata o 70, 80, 90%. Oczywiście największy problem jest związany z biurowcami, ponieważ po pandemii w zasadzie można powiedzieć, że wszystko wróciło do poprzednich torów, poza jedną rzeczą, czyli poza work from home, poza pracą z domu. Ludzie nie wrócili w pełni do biur i od 2, 3, 4 miesięcy już nie widać przyrostów ilości pracowników w biurach. Ten poziom jest stały i w Stanach Zjednoczonych to jest mniej więcej połowa tych osób, które pracowały przed pandemią w biurowcach. A oczywiście inwestorzy inwestujący w tą klasę aktywów, czyli w biurowce, są zazwyczaj bardzo zalewarowani, tak? Biurowce kupuje się na kredyt, więc jakby bardzo nawet mała zmiana w czynszu powoduje wypłukanie kapitału tych inwestorów i stratę całego kapitału, więc tutaj problemy są na horyzoncie, ale widzimy też za naszą zachodnią granicą w ostatnich tygodniach w Niemczech, w Austrii mieliśmy upadłość jednego z największych gigantów nieruchomościowych, czyli Signa, który na przełomie listopada i grudnia ogłosił upadłość. To była firma, która inwestowała w Europie, w Niemczech, w Austrii, głównie w nieruchomości komercyjne.
Natomiast miała także nieruchomości bardzo znane wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład Heisler Building. Więc to pokazuje, że Polska jest troszkę w takiej bańce, gdzie ceny nieruchomości jeszcze się trzymają, natomiast na świecie niekoniecznie tak jest. Bardzo ciekawe jest obserwowanie, jakiego rodzaju nieruchomości na przykład posiadają Amerykanie, bo z ostatnich statystyk, które czytałem, wynika, że tylko 10% wszystkich Amerykanów twierdzi, że ma niewystarczającą ilość sypialni w domu, a aż 1/3 wszystkich Amerykanów twierdzi, że ma dwie bądź więcej wolnych, nieużywanych sypialni w domu. I to są najlepsze dane od zawsze prawie, od wielu dekad, odkąd są mierzone w ten sposób. To pokazuje, jak społeczeństwo się bogaci. To pokazuje, że nie ma braku wolnej przestrzeni mieszkalnej na rynku. I wracając do Polski, mamy akurat, jak nagrywamy ten materiał, ciekawe wydarzenie. Debiut, no jeszcze nie debiut, ale emisję związaną z debiutem Murapolu, czyli jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. To jest firma, która do tej pory była prywatna, która bardzo się rozwinęła przez ostatnie 20 lat z bardzo niewielkiej firmy z południa Polski do jednego z największych deweloperów w Polsce, który rozwijał się głównie w takim segmencie ekonomicznym, mniejszych, tańszych mieszkań, także w mniejszych, średnich miastach. No i to jest oczywiście interesujące z tego względu, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Murapol próbuje wejść na giełdę. Natomiast ta spółka oczywiście jest bardzo rentowna. W ogóle marże wszystkich deweloperów w Polsce w tej chwili są na rekordowym poziomie historycznym. No i oczywiście Murapol jako firma nie potrzebuje pieniędzy i dlatego też w tej potencjalnej emisji są sprzedawane głównie akcje istniejące, należące do obecnych właścicieli firmy. Więc jeśli ludzie, którzy najwięcej wiedzą o rynku nieruchomości, bo stworzyli ten rynek, wybierają akurat taki, mogą wybrać każdy moment, żeby wpłacić spółkę na giełdę i sprzedać akcje istniejące, ale wybierają akurat ten moment, który mamy teraz, to należy się zastanowić, co nam to mówi o rynku nieruchomości i czy on przypadkiem nie jest być może przegrzany także za sprawstwem tak zwanego kredytu na 2%, czyli programu rządowego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA. Wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria,